Proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolą, to zaczniemy naszą konferencję, tradycyjną już kolejną konferencję, Służba Celna dla Biznesu. Także spotykamy się tym razem i chcemy zaprezentować Państwu zmiany, które nas czekają w zakresie prawa unijnego. Państwo wiedzą zapewne, Państwo słyszeli, że 1 maja 2016 roku pojawia się nowy kodeks celny unijny. Ja witam serdecznie wszystkich Państwa, ale też witam internautów, którzy też mogą śledzić na bieżąco naszą konferencję. Proszę Państwa, ta konferencja będzie się składała z dwóch części. Pierwsza część do godziny 13:00 to będzie część poświęcona informacji na temat przede wszystkim przepisów związanych z wejściem nowego prawodawstwa unijnego, kodeks celny unijny, no, przepisy wykonawcze, delegowane. Głównie poświęcimy tą pierwszą część. Będzie też krótka informacja na temat zmian w taryfie celnej na 2016 rok i zawieszeń i kontyngentów, które będą obowiązywały. Może jakaś krótka informacja na temat innych zmian, ale tak naprawdę przede wszystkim zajmiemy się unijnymi regulacjami. W drugiej części będziemy gościć przedstawicieli administracji Służby Celnej Federacji Rosyjskiej. I przedstawiciele Służby Celnej Federacji Rosyjskiej podzielą się z Państwem informacjami na temat zmian w przepisach prawa obowiązującego w tamtych krajach, a więc przewidywane zmiany w przepisach, Eurazjatycki kodeks celny, który będzie wdrożony jako nowy, będzie informacja na temat konwencji TIR, no i jeszcze inne zmiany w zakresie przepisów tam obowiązujących. Także zachęcam do udziału zarówno w pierwszej, jak i drugiej części. Przewidujemy dzisiejszą konferencję do 16:20. Więc tutaj czeka Państwa obfita dawka różnych informacji. Będą przerwy. Państwo mają zapewne też agendę tego spotkania. Także będziemy tutaj po tych częściach, najpierw tej części unijnej zrobimy przerwę. Później sobie będziemy informować Państwa na temat prawodawstwa krajowego związanego z przepisami unijnymi. Później będzie przerwa. I o godzinie 13:30 druga część konferencji poświęcona tym, o czym tutaj Państwu mówiłem wcześniej. Proszę Państwa, my będziemy mówić tylko, tak jak mówiłem, o tym, co zapowiadałem, natomiast to nie oznacza, że nie ma zmian w różnych innych przepisach. Państwo wiedzą, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i bardzo dużo zmian jest w różnych przepisach, które wchodzą w życie i od 1 stycznia, i od 1 lipca. To są zmiany zarówno w przepisach prawa celnego, jak i w przepisach prawa podatkowego. Ale my, tak jak mówię, szczegółowo na ten temat nie będziemy mówić. Państwo wiedzą, jeżeli chodzi o przepisy celne, tutaj wdrażamy intensywnie w ramach programu ECLO usługę e-klient, gdzie od 1 lipca począwszy Państwo mogą za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej, zarejestrowawszy się na tej platformie, korzystać z różnych usług, jeżeli chodzi o systemy informatyczne Służby Celnej i dostęp do tych systemów. Także tutaj systematycznie te usługi rozszerzamy, można składać już wiele wniosków w formie elektronicznej, otrzymywać również decyzje w formie elektronicznej. Rozszerzamy te usługi w ramach usługi e-klienckiej. Państwo wiedzą, że w ramach tej usługi e-klient pojawiła nam się też zmiana w zakresie centralizacji rozliczeń finansowych. Państwo wiedzą, 1 października nastąpiła centralizacja, jeżeli chodzi o rozliczenia finansowe. Centralnym organem rozliczeń stała się Izba Celna w Krakowie. Mamy centralnego wierzyciela, którym stał się dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. Także tutaj nastąpiły zmiany od 1 października w tym zakresie. No też na bazie tych doświadczeń, wdrożeniem tych usług nowych, e-klient, zwłaszcza jeżeli chodzi o centralizację rozliczeń, mam na myśli system Zephyr, OZOS, te wersje 2, które nam się pojawiły. Wiemy o tym, że pewne problemy przy wdrożeniu pojawiły się w tym okresie przejściowym i tuż po wejściu w życie mamy świadomość, że doskonale one nie funkcjonowały. W związku z tym na bazie tych doświadczeń, które nam się tutaj pojawiły, przesunęliśmy troszkę wejście w życie tych zmian w zakresie podstawowych systemów operacyjnych, które miały jeszcze w tym roku albo od 1 stycznia ulec zmianie. Państwo wiedzą, mam na myśli tutaj system automatyczny, system eksportowy, który miał zastąpić import-export control system. Mam na myśli automatyczny system importowy, który miał wejść, który miał zastąpić CELINE. Mam na myśli system NCTS. Te systemy nie wejdą według tych planowanych harmonogramów, które były wywieszone wcześniej na stronie internetowej Służby Celnej.
Zapewne ta informacja do Państwa dotarła. Te systemy będą wdrażane w przyszłym roku. Chcemy wykorzystać te doświadczenia, które na bazie wdrażania tych systemów, o których Państwu mówiłem, tej usługi e-klient i tej centralizacji rozliczeń, no chcemy się lepiej przygotować do wdrożenia tych systemów. W związku z tym no troszkę później te systemy będą wdrażane. Chcemy je dokładnie przetestować, dokładnie, żeby one weszły bez żadnych już jakichś tego typu problemów, tak jak to miało miejsce przy wdrożeniu tych systemów. Także nie znamy jeszcze dokładnie daty wdrożenia, jak będziemy gotowi, jeżeli będzie pewne, że to wdrożenie będzie harmonijne, bez żadnych zakłóceń dla podmiotów, wówczas wdrożymy te systemy informatyczne. Także w przyszłym roku będziemy Państwa informować, kiedy będziemy wdrażać te systemy operacyjne służby celnej. Te nowe systemy, już pod kodeks unijny będą wdrażane. Tutaj oczywiście, tak jak mówiłem, wiele zmian nas czeka od 1 stycznia, bo tutaj zmiany w przepisach kodeks, w przepisach taryfy celnej, wchodzi i umowa z Ukrainą pełna i różne inne zmiany. Tutaj zwracam uwagę też na różne zmiany w zakresie przepisów prawa podatkowego, które mogą dotyczyć podmiotów zajmujących się obrotem towarowym, bo Państwo wiedzą, że weszły w życie zmiany w zakresie ordynacji podatkowej. Bardzo istotne zmiany dla podmiotów, bo one są związane między innymi z wejściem tej zasady, że wszelkie nie dające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą interpretowane na korzyść podatnika. Ta zasada wchodzi w życie już od 1 stycznia tego roku. No, pojawiły nam się nowe pełnomocnictwa. Państwo wiedzą, pełnomocnictwa ogólne, szczegółowe, do doręczeń. Ułatwienie, nie będzie można je rejestrować elektronicznie, nie będzie trzeba składać opłat za tego typu pełnomocnictwa. No, zmiany są, Państwo wiedzą, też w zakresie odsetek. Pojawiają nam się te odsetki, takie odsetki obniżone o 50%, a więc też odsetki pojawiają nam się takie karne, podwyższone o 150% w stosunku do stawki podstawowej. Zwracam uwagę, bo to są wszystko regulacje, które już wchodzą w życie w przyszłym roku. No, pojawiła się możliwość w ramach tych zmian w ordynacji podatkowej doręczania pism elektronicznie. Pojawiły nam się tutaj też możliwość zapłaty podatków kartą płatniczą. Pojawiły nam się też pewne zmiany, jeżeli chodzi o wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych. Pojawił nam się nowy organ, dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej, który będzie wydawał te informacje podatkowe. Tu zwracam uwagę, że w sytuacji, kiedy pewna może dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej odmówić wydania interpretacji, w sytuacji, kiedy już zapytanie, czy przedmiot, problem prawny został rozstrzygnięty w ogólnej interpretacji podatkowej. Państwo wiedzą, w coraz szerszym zakresie pojawiają nam się ogólne interpretacje podatkowe. Jeżeli jakiś problem został już rozstrzygnięty prawnie w ogólnej interpretacji podatkowej, a ktoś w tym samym zakresie pyta organy o interpretację indywidualną, to taka indywidualna interpretacja może być niewydana, może organ odmówić wydania interpretacji indywidualnej. No, zwracam tutaj uwagę na zmiany w zakresie administracji podatkowej. Weszła zmiana też w ustawie administracji podatkowej. Państwo wiedzą, weszły te centra obsługi, weszły też wyspecjalizowane urzędy skarbowe z tą wiodącą rolą pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dla dużych podatników. Pojawiły nam się zmiany w zakresie, przeniesiono kompetencje z wojewodów na chociażby naczelników urzędów skarbowych w zakresie poboru, jeżeli chodzi o mandaty karne. Pojawił nam się tutaj też nowy portal podatkowy, za pośrednictwem którego można składać różne wnioski, wnioski, czy też różnego rodzaju składane do organów celnych pisma, można drogą tą elektroniczną składać. Również Państwo wiedzą, że w szerszym zakresie będzie funkcjonowała instytucja asystenta podatkowego. Dotychczas tylko w tych centrach obsługi funkcjonowała. Od 1 stycznia będą w każdym urzędzie skarbowym funkcjonowali asystenci podatkowi. Ja tak tylko sygnalizuję, że tych zmian jest dużo.
w różnych przepisach i podatkowych, i przepisach celnych, natomiast my, tak jak mówiłem, skupimy się dzisiaj na przepisach kodeksu przede wszystkim celnego. Ja za chwilę oddam głos tutaj pani Agnieszce Miakisz, to jest nasz wybitny ekspert w zakresie właśnie unijnego kodeksu celnego. Bierze udział od początku w pracach w Komisji Europejskiej nad kodeksem unijnym, a więc zna wszystkie szczegóły, wszelkie wątpliwości, które pojawiały się na etapie też na stanowisko polskie, jako było w zakresie różnych instytucji, a więc poinformuję państwa przede wszystkim na temat pakietu prawnego, jak będzie wdrażany, bo państwo wiedzą, unijny kodeks celny mamy już opublikowany, ale nie mamy opublikowanych jeszcze przepisów wykonawczych, delegowanych, przejściowych delegowanych. Powie państwu, na jakim etapie jest właśnie wydawanie tych aktów, które nie zostały jeszcze opublikowane, jak wygląda harmonogram, a więc ten pakiet prawny. A w drugiej części pani Agnieszka poinformuje państwo o tych podstawowych instytucjach nowego unijnego kodeksu celnego. Pojawia nam się dużo zmian, nowe instytucje prawne, a więc te podstawowe instytucje postaramy się tutaj omówić. Też poinformujemy państwo, jak w tym okresie przejściowym po wejściu kodeksu celnego, jak będzie się miała sprawa do nabytych uprawnień, wydanych decyzji, wydanych różnych pozwoleń, a więc tutaj będziemy dużo mówić, jak to w tym okresie przejściowym będą funkcjonowały te nabyte uprawnienia, które państwo otrzymali wcześniej w oparciu o dotychczasowe przepisy. Ale żeby nie tracić czasu, oddaję już głos pani Agnieszce Miakisz, która państwa wprowadzi w problematykę unijnego kodeksu celnego.